deszczowa pogoda nadal nie odpuszcza. Jutro bez większych zmian prognozujemy mróz, a na północy regionu przelotne opady śniegu. Weronika Bigus, dobry wieczór Państwu. Pogodę nad Pomorzem zaczyna kształtować rozbudowujący się obszar wysokiego ciśnienia z nad Europy Północnej, rozciągający się od Rosji aż po Morze Norweskie. Z północnego wschodu napływa cały czas bardzo chłodne powietrze pochodzenia arktycznego, które przemierzając częściowo nad wodami Morza Bałtyckiego nabiera wilgoci i wówczas pojawiają się opady śniegu, głównie na północy regionu. Tak będzie również tej nocy. Przelotne opady śniegu prognozujemy na północy naszego województwa. Poza tym w całym regionie sporo chmur i oczywiście mróz. 15-13 stopni mrozu na południu regionu, na północy od 6 do 8 stopni. Wiatr słaby do umiarkowanego i dość silnego na wybrzeżu. Ciśnienie wynosi 1012 hektopaskali i rośnie. Jutro duże i umiarkowane zachmurzenie. Jedynie na wybrzeżu pojawią się przelotne opady śniegu. Termometry pokażą od minus 9 stopni w okolicach Kwidzyna do minus 4 stopni w Łebie i na Półwyspie Helskim. Wiatr bez zmian, czyli słaby i umiarkowany, a na wybrzeżu dość silny. Ciśnienie wyniesie 1024 hektopaskale i będzie rosło. Na Bałtyku i w dzień i w nocy kierunek wiatru północny do północno-wschodniego. Początkowo wiać będzie z siłą do 6, następnie do 7 stopni w skali Beauforta. Stan morza 4. Dziękuję Państwu za spotkanie. Dobrego wieczoru Państwu życzę. Do zobaczenia.